Witam Was w dniu 40 naszej serii 100 dni do matury. Dzisiaj zobaczymy sobie, w jaki sposób postrzegać proste prostopadłe w zadaniach z geometrii analitycznej, jak się do tego zabrać i zrobimy sobie najpierw króciutki wstępik, a później przejdziemy sobie do zadania z matury z lipca 2020 roku i omówimy sobie także przykład właśnie rombu, czyli w jaki sposób można podchodzić do tematu rombu w zadaniach z geometrii analitycznej. No i te przekątne, które muszą być prostopadłe, no bo w rombie właśnie mamy taką własność, no to sobie to wykorzystamy. Oczywiście jest to jeden tylko pewnie z wielu sposobów rozwiązania danego zadania, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawy i godny uwagi. Także przejdźmy już do tej części teoretycznej. No więc tak, jeśli chodzi o proste prostopadłe, to oczywiście możemy mieć na myśli dwa jakby rodzaje tych prostych, dwa wzory. Albo wzór prostej w postaci kierunkowej, no i to jest tak naprawdę ta funkcja liniowa i ten przypadek, kiedy możemy sobie użyć na przykład takiej prostej, no i wtedy możemy sobie rozpatrywać dwie proste, K1, no i prostą K2. No i wtedy proste są prostopadłe, no kiedy A1 razy A2 jest równe minus 1. I to będziemy mogli robić praktycznie zawsze, no kiedy będziemy mieć pewność, że ta nasza prosta, żadna z nich oczywiście, nie jest prostą x równa się, no na przykład jakieś b, tak? Czyli kiedy będziemy mieć pewność, że nie mamy do czynienia z prostą, która jest równoległa do osi o y. No i kiedy tak naprawdę możemy mieć pewność, że żadna z tych prostych taka nie będzie? No po pierwsze, kiedy już będziemy na przykład mieli te dwa wzory zadane, no to wtedy możemy sobie sprawdzić, czy dwie proste są prostopadłe. Druga rzecz to, jeśli mamy dany jeden wzór i widzimy, że jest to wzór po prostu funkcji liniowej, która nie jest funkcją stałą, no to mamy pewność, że prosta i równoległa i prosta prostopadła, no to na pewno żadna z nich nie będzie prostą x równa się jakieś b. Czyli praktycznie zawsze, no a kiedy na przykład jedna z tych prostych będzie zadana powiedzmy z takim wzorem i szukamy do niej prostej prostopadłej, która spełnia jakiś tam określony warunek, no to nie możemy sobie użyć tego wzoru, ale możemy zauważyć, że prosta będzie miała po prostu wzór x równa się b, tak? No i musi spełniać jakiś warunek, na przykład przechodziłaby przez prostą 3, 4, no to już widzimy, że ta prosta będzie po prostu x równa się 3, tak? No i tyle. Dlaczego tak? No bo jeśli byśmy sobie tak tutaj naszkicowali taki delikatny układ współrzędnych, powiedzmy, że niech tutaj będzie to nasze 5, no i mamy punkt jakieś 3, 4, niech to będzie ten punkt A, no to prosta, skoro ona musi być równa x równa się coś, no to musi przechodzić przez ten punkt 3, 4, więc przechodzi przez x równa się 3, czyli to jest po prostu 3. No i tyle, ale możemy też oczywiście mieć zadaną prostą na przykład w postaci ogólnej, czyli w takiej. No i wtedy mamy dwie proste. K1 jakąś i K2. No i jak sobie z tym radzić? No o ile właśnie nie mamy pewności, że ta sytuacja nie sprowadza się nam na przykład do takiej sytuacji, no to znowu możemy sobie tak naprawdę spokojnie przerzucić to B1Y i to B2Y na prawą stronę, no i podzielić przez to minus B1, czy też odpowiednio minus B2. I wtedy wracamy do punktu tego, czyli prostej zadanej w sposób kierunkowy. Najłatwiej jest tak. Dlaczego? No a to dlatego, że w tej postaci ogólnej mamy aż trzy niewiadome. No i jednak chcielibyśmy się tego pozbyć. Oczywiście w tablicach mamy taki fragmencik mówiący nam o tym, kiedy dwie proste właśnie zadane w taki sposób ogólny są prostymi prostopadłymi. No ale jednak pamiętajmy, że zawsze możemy sobie skorzystać także po prostu z tego. A jeśli mamy pewność, że jedna z tych prostych jest prostą właśnie albo funkcją stałą, czyli prostą równoległą do osi o x-ów, albo właśnie tą prostą x równa się b, czyli równoległą do osi o y-ów, no to możemy sobie to wydedukować spokojnie z takiej formy. Dobra, przejdźmy do zadań. To jest zadanie z matury lipcowej 2020 roku. No i tutaj mamy informację, że punkt A jest wierzchołkiem rombu ABCD o polu równym 82,5. Przekątna BD tego rombu zawiera się w prostej L o równaniu 2x minus y minus 5 równa się 0. Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego rombu. Czyli tutaj już się pojawia informacja o przekątnej. No i to jest w sumie przy rombach bardzo typowe z matury oczywiście rozszerzonej i wtedy trzeba będzie skorzystać z tej prostopadłości tych przekątnych. Bo co my wiemy o rombie? No to możemy sobie to zapisać. Okej, takie rzeczy podstawowe z rombu. Mamy prostopadłość przekątnych.
Tak, oczywiście nie mamy przekątnych tej samej długości, więc to pamiętajcie. Nie mylmy tego na przykład właśnie z kwadratem, gdzie oczywiście też jest ta prostopadłość i wtedy te przekątne są tej samej długości, no ale w rąbie tak nie jest. Jeśli na przykład okaże się nam, że dwie przekątne w rąbie są tej samej długości, to od razu wiemy, że znaczy to tyle, że ten rąb jest kwadratem. Więc już tutaj taka informacja. No i w drugą stronę, jeśli będziemy mieli pokazać, że na przykład jakaś figura jest kwadratem, tak, no to wystarczy, że wykażemy dwie rzeczy. Po pierwsze, że przekątne przecinają się pod kątem prostym, a po drugie, że te przekątne są tej samej długości. No i już mamy wtedy kwadrat. Więc możemy sobie to zapamiętać. Oczywiście, no dałoby się to pokazać inaczej, no ale... A jeśli chodzi o rąb, no to trzeba by było oczywiście pokazać, że przekątne przecinają się pod kątem prostym. No ale pamiętajcie, że to nam nie daje jeszcze rąbu, tak? Bo równie dobrze mógł to być deltoid, gdzie też przekątne przecinają się pod kątem prostym. W związku z czym, żeby pokazać na przykład, że coś jest rąbem, to oprócz tych przekątnych, na przykład prostopadłych do siebie, to jeszcze trzeba by było zaznaczyć, pokazać, że na przykład boki są tej samej długości. No dobrze, co jeszcze o tym rąbie możemy powiedzieć, oprócz, że przekątne są właśnie prostopadłe do siebie? No to na pewno przekątne przecinają się w połowie. Co to znaczy? No to znaczy, że na przykład, jeśli mamy przekątną AC i przekątną BD, one się przetną. Na przykład w punkcie S, to wiemy, że AS jest taka sama jak SC. No i oczywiście moglibyśmy sobie właśnie skorzystać z odległości odcinków. Można by było sobie tutaj bardzo fajnie skorzystać wtedy na przykład też z wektorów, tak? Czyli wektor AS jest dokładnie taki sam jak wektor SC. Dodatkowo, no na przykład wektor AC to jest nic innego jak 1/2 wektora AS, no i też wektora SC w tym przypadku. Czyli już tutaj taka fajna rzecz. Jeśli chodzi o te wektory, też by się to fajnie dało. Okej, czyli przekątne przecinają się w połowie, no i oczywiście boki są tej samej długości. Dobrze, to tutaj jeszcze taki długi ten wstęp do tego zadania, ale chcę wypisać po prostu najważniejsze rzeczy, których się używało, z których można sobie skorzystać w tych zadaniach, żebyście o tym pamiętali. No i jeszcze tak, jeśli się pojawia to pole, no to też tutaj mamy dwa wzory na pole, tak? Pierwszy wzór to jest E razy F przez 2, czyli no 1/2 po prostu tych przekątnych. One się przecinają pod kątem prostym, więc no jak najbardziej tu jest wszystko w porządku. No albo pole możemy sobie policzyć jako A razy H. Oczywiście moglibyśmy też sobie policzyć jako dwa trójkąty, na przykład jeśli byłoby nam łatwiej, też by tak można było. No i tutaj z tym A razy H, że mogłoby się tak zdarzyć, że no na przykład mamy jakiś rąb, no i mamy na przykład jedną prostą, tak? Na przykład tą. Y równa się jakieś AX plus B. No i mamy punkt, niech to będzie D. To możemy sobie policzyć tą wysokość jako odległość punktu D od prostej K. Nazwijmy sobie ją K. Oczywiście tą prostą trzeba było sobie przekształcić do postaci ogólnej, no ale to jest raczej dla Was oczywiste. No i tak by to można było policzyć. Bardzo często właśnie, jeżeli wykorzystujemy jakąś wysokość właśnie w tych polach, to liczymy sobie to właśnie z tego wzoru. Czyli wysokość możemy sobie od razu skojarzyć z tym wzorem na odległość punktu od prostej. No dobra, taki przydługi wstępik, idźmy dalej. No wiemy, że ta przekątna BD zawiera się właśnie z takiej prostej, mamy wyznaczyć współrzędne, to od czego zaczynamy? No od rysunku oczywiście. Ja już raczej to mówiłam, ja preferuję zrobić taki rysunek w miarę dokładny. Oczywiście wiadomo, że jest tam ten margines w miarę, ale zaznaczam sobie zazwyczaj te punkty dość dokładnie. O ile oczywiście mogę, tak? Było już kiedyś takie zadanie na maturze, takie duże, ponad tam 30 i tak dalej. No to nie będę wykorzystywać jakby całej kartki, żeby spróbować zrobić ten rysunek, tylko no wtedy sobie zrobię tak mniej więcej. Ale ja sobie w ten sposób buduję intuicję. Wiadomo, każdy musi sobie zbudować taką intuicję tutaj tego takiego 2D obrazu. Już o tym przestrzennym, czyli o bryłach, to nawet nie wspomnę. I ja sobie w ten sposób to robię, tak? Każdy z Was może podchodzić do tego inaczej, każdy z Was sobie to może wyobrażać inaczej, no i to jest okej, tak? Jeżeli Wam się to sprawdza, no to nie ma co tak jakby tutaj wchodzić z moim sposobem po prostu z butami do Waszej głowy, no bo każdy robi to inaczej. Ale jeśli ktoś z Was ma problem i nie widzi w ogóle niczego, to proponuję robić dość dokładne rysunki, bo jest łatwiej. Zdecydowanie łatwiej jest sobie coś wyobrazić i też czasem coś zauważyć. Oczywiście, jeśli na przykład zauważycie, że a tam będzie kąt prosty na pewno, to no, nie możecie się na tym opierać, tak? Możecie mieć wtedy przypuszczenia, a może tutaj jest kąt prosty, raczej w tą stronę. I trzeba to wtedy sobie pomyśleć, to jak ja mogę sprawdzić, czy tutaj jest kąt prosty. Czyli bardziej w tą stronę, tak, że jeśli coś zauważamy na rysunku i coś się nam wydaje, no to nie
przyjmujemy tego za po prostu jakiś pewniak, że tak jest, tylko to jest moment do tego, żeby zastanowić się, czy to możemy sprawdzić, czy to by mi w czymś pomogło. Jeśli tak, no to sprawdźmy, czy tak jest, no i wtedy na pewno jest łatwiej. Dalej wiem, że przekąt na BD zawiera się w równaniu takiej prostej, no to jakbym sobie przerzuciła Y na drugą stronę, no to mam coś takiego, tak? 2x minus 5 równa się Y. No to już fajnie. To wiem, że to tutaj byłby ten punkt przecięcia z osią o Y i co dwie krateczki. No dobra, w taki sposób to będzie szło, czyli to jest prosta rosnąca. Y równa się 2x minus 5 i to jest nasza prosta L. No i teraz co ja jeszcze wiem? No ja wiem, że skoro to jest przekątna, to jak ja bym sobie dorysowała drugą przekątną, no to ona musi iść pod kątem prostym i musi mi się gdzieś przecinać w połowie. No to na przykład mogłabym sobie stworzyć coś takiego. B, D. No i niech tutaj będzie na przykład C. Ok. I tutaj już mi się pojawia coś takiego na tym rysunku, że to AB i to D i C mogłyby leżeć na prostej jakiejś Y równa się coś. No i mogłabym powiedzieć, że a no to tutaj będę mieć szóstkę. No tak nie mogę zrobić, tak? To jest oczywiście już tutaj jakby kwestia mojego rysunku, że to tak wygląda. Równie dobrze mogłoby się okazać, że no na przykład tutaj mamy to B i tutaj mamy to D. Chodzi bardziej o to, że trzeba było sobie odwzorować tą sytuację, czyli co mam na myśli. To znaczy tyle, że jeśli ja mam odległość A od tej mojej prostej i to jest moje AS, no to też tutaj muszę mieć tą samą długość, to SC, tak? Czyli to S musi leżeć w połowie na pewno tego AC i ja muszę mieć to pod kątem prostym, bo wiem, że te przekątne są prostopadłe i to wiem z punktu 1, tak? Czyli tutaj mi się pojawia ten kąt prosty. No i to BD też tak jakby musi być dzielone przez ten punkt S właśnie na dwa odcinki tej samej długości, to S musi być dokładnie w połowie, no więc mogłabym sobie to przeciągnąć, że to będzie tu to i tam, to wtedy B tam, no i tak dalej, i tak dalej. To jest przykładowy rysunek. Co ja z tego rysunku sobie odczytuję? No właśnie, mam ten punkt S i wiem, że on jest dokładnie w połowie i wiem, że on jest prostopadły. No to co mogę zrobić? Mogę to zrobić na kilka sposobów. Jednym właśnie ze sposobów jest wykorzystanie prostych prostopadłych. Czyli skoro ja mam prostą BD, to ja jestem w stanie sobie na pewno znaleźć prostą prostopadłą AC, tak? Tylko potrzebowałabym jeszcze jakiegoś punktu. No i ten punkt, no to już go mam, tak? To jest punkt A minus 2, 6. Czyli tak, mogę sobie z tej prostej L wyznaczyć współczynnik kierunkowy tej mojej prostej AC. No bo wiemy, że te dwie proste będą prostopadłe. Czyli mogę sobie zaznaczyć, prosta AC jest prostopadła do prostej L, tak? Co mi to daje? No to mi to daje tyle, że ten, jeśli sobie tą prostą AC zapiszę właśnie w takiej postaci AX plus B, a mogę, bo o tym mówiliśmy dosłownie przed chwilką, ja widzę, że to jest po prostu prosta, która jest funkcją liniową, ta moja prosta L, więc prosta AC też będzie funkcją liniową i na pewno nie będzie funkcją stałą, ani no nie będzie prostą X równa się B. Więc tutaj mamy wszystko w porządku i mogę sobie z tego skorzystać. No i wiem, że te współczynniki kierunkowe, one mi muszą dać minus jedynkę, czyli A razy 2 równa się minus 1, czyli A równa się minus 1 druga. No i już mam to moje A, czyli teraz ja mogę sobie skorzystać z punktu, tak, no bo oprócz tego, że wiem, że prosta AC jest prostopadła do L, to mam punkt A, który należy do prostej AC. Więc sobie zapisuję, że Y równa się minus 1 druga X plus B i korzystam z punktu minus 2, 6. No i go wstawiam, czyli 6 równa się minus 1 druga razy minus 2 dodać B, czyli 6 równa się 1 dodać B, czyli odejmuję jedynkę, B równa się 5, tak? No i mam tą moją prostą, czyli już wiem, że prosta AC to jest prosta o równaniu Y równa się minus 1 druga X dodać 5. No i to już jest bardzo fajny wynik i dość przydatny. Mam już jedną prostą, tą AC i wiem, że ona jest prostopadła do właśnie L. I co więcej, obie te właśnie proste, obie te przekątne przecinają się pod kątem prostym, tak? No bo te przekątne są zawarte właśnie w tych prostych L i tej AC. No i ten punkt S jest nam dość potrzebny. Możemy sobie z niego skorzystać. No to spróbujmy właśnie wykorzystać ten punkt S, ale żeby go wykorzystać, to trzeba go najpierw policzyć. No i to już nie jest problem, bo żeby policzyć ten punkt S, to wystarczy znaleźć punkt przecięcia dwóch prostych, czyli innymi słowy, wystarczy znaleźć rozwiązanie układu równań właśnie złożonego z tych dwóch prostych. Czyli tutaj było wyznaczenie prostej AC, tak? To była jakby pierwsza część w naszym zadaniu. No i teraz sobie wyznaczymy punkt S, a punkt S sobie właśnie wyznaczymy z tych równań, czyli mamy Y równa się minus 1 druga X plus 5 i to nasze drugie równanie to jest Y równa się 2X minus 5.
No i teraz mogę sobie tak naprawdę przyrównać tutaj te prawe strony, czyli minus 1, druga x dodać 5 równa się 2x minus 5. Mogę sobie tak dodać piątkę i dodać minus 1 druga, czyli będę miała 10 równa się 2x dodać 1 druga x, czyli będę miała 5 drugich x, tak? No bo 2 to jest 4 drugie, dodać 1 druga, no to będzie 5 drugich. No i teraz razy 2 piąte obie strony. No i dostaję, że x równa się 10 razy 2 piąte. Czyli tutaj mi się to skraca, czyli x równa się 4. No dobra, czyli mam już jakby pierwszą tutaj współrzędną. No i zauważmy, że to by miało nawet dość spory sens. Nawet ten rysunek wygląda dość realnie. Mamy tą pierwszą współrzędną. No ale gdyby na przykład wyszło mi minus 4 nagle, no to wtedy bym się mogła zastanawiać, tak? Gdyby mi coś wyszło w ogóle tak jakby nie z tej części układów współrzędnych, tak? No bo raczej nie dostanę gdzieś tutaj tej przekątnej, tego punktu wspólnego, no bo widzimy, że te proste są w zupełnie innych częściach układu. Więc jakby rysunek buduje mi intuicję, ale pamiętajmy, że jak mamy gdzieś jakieś delikatne przekłamania tego, co nam wychodzi z rysunkiem, no to to może być po prostu ta niedokładność. No ale mamy ten punkt S, znaczy na razie mamy x współrzędną. Jak wyliczyć y? No wystarczy sobie podstawić, tak? Czyli podstawiam sobie, no i wyliczam, że y równa się na przykład tutaj z tego właśnie 2x minus 5, no to y równa się 2 razy 4 minus 5, czyli to jest 8 minus 5, czyli to jest 3. No, praktycznie rzecz biorąc, ten nasz rysunek naprawdę tutaj by była trójka. Oddaje to dość dobrze. No dobrze, czyli mamy punkt S, 4, 3. Czyli to jest kolejny wynik jakiś już taki konkretny. Co teraz dzięki temu ja mogę sobie zrobić? No tak, skorzystałam sobie z tych prostopadłości, uzyskałam dzięki temu prostą AC, wiem tak jakby też na jakiej prostej leży ten mój punkt C, tak? Bo wiem, że skoro on leży na tej prostej AC, to on się wyraża już konkretnym wzorem. I zawsze jeśli wiemy, że jakiś punkt leży na jakiejś prostej, to możemy sobie zapisać tak naprawdę jego współrzędne przy pomocy już jednej tylko niewiadomej. I to jest też bardzo fajne. Jeżeli mamy prostą, wiemy, że punkt leży na tej prostej, to od razu zapisujemy sobie te współrzędne właśnie punktu przy pomocy tej prostej. Czyli co to znaczy? Czyli to znaczy tyle, że mogę sobie ten punkt C zapisać jako xc i zamiast yc to sobie wstawię minus 1 druga xc dodać 5. I już coś mam. Tak samo z naszym punktem B. Mogę sobie to zapisać przy pomocy xb tylko. Czyli to jest xb, no i to jest ta pierwsza współrzędna, a druga współrzędna to jest 2x b minus 5, tak? Czyli z tego skorzystałam. Z d to samo, czyli to będzie xd, 2xd minus 5. Dobra, to już też nam fajnie ułatwia to, no to już wiemy praktycznie wszystko. I teraz z czego mogłabym skorzystać? No, mogłabym skorzystać z na przykład wektorów, żeby sobie policzyć właśnie to ac, no bo tutaj jak najbardziej to się sprawdzi. Mogę też sobie skorzystać z bardzo prostego wzoru, a mianowicie na środek odcinka, tak? No to co jest środek AC. I też mogłabym sobie zapisać, że to jest środek BD. Ale zauważmy, że tutaj mamy dwie niewiadome. Nie znamy współrzędnych punktu B, nie znamy współrzędnych punktu D, więc no, ten środek nic nam na razie nie daje, no bo mamy jedno równanie na środek odcinka i mamy dwie niewiadome. Mamy XB jako niewiadoma i XD. Oczywiście, gdybyśmy nawet nie wiedzieli, na jakiej prostej leżą te oba punkty B i D, to mielibyśmy aż cztery niewiadome, tak? XB, YB, XD i YD. No ale na szczęście mamy tą informację. No ale jak już powiedziałam, to nam nic nie wniesie, więc wróćmy do tego środka AC. Tutaj możemy sobie poszaleć, no bo mamy E, S jako środek AC, mamy A, no i nie znamy tylko C, czyli to jest jedyna niewiadoma. No to możemy sobie to policzyć. No i tak, co ja mogę zrobić? Mogę sobie skorzystać, zapisać, że 4, 3, czyli ten mój środek to jest. No i teraz właśnie z tego wzoru, który jest w tablicach, czyli x-owa współrzędna punktu A, tutaj go mamy, wrzucam, czyli to jest minus 2, dodać x-owa współrzędna punktu C, czyli xc przez 2. No i teraz mogę sobie wrzucić oczywiście ten wzór na y-ową współrzędną punktu C, no z tego, że to jest minus 1 druga xc plus 5, no ale mogę też od razu sobie wrzucić yc i tu będzie 6, dodać yc przez 2. No i teraz mogę sobie to porównać po współrzędnych, tak? Czyli 4 musi być równe minus 2 plus xc przez 2, czyli 8 musi być równe minus 2 plus xc, czyli 10 musi być równe xc. I tutaj jest spójnik i, tak? Muszą zachodzić oba te równania. Czyli 3 musi być równe 6, dodać yc przez 2, czyli 6 musi być równe 6 dodać yc, więc 0 musi być równe yc. No i teraz by wychodziło na to, że ten punkt C to jest punkt 10, 0. Sprawdźmy sobie to, czy to jest na pewno w porządku, czyli dokonam sobie takiego sprawdzenia, tak? Sprawdzam sobie,
czy jak podstawię sobie xc, to czy uzyskam rzeczywiście to yc? Czyli to by było 10 razy minus 1 druga, czyli podstawiam sobie pod ten wzór minus 1 druga xc, dodać 5, tak? Czyli to by było równe minus 5, dodać 5, no czy rzeczywiście 0, czyli jest ok, tak? Uzyskałam sobie ten punkt yc właśnie korzystając z tej prostej. Czyli mam pewność, że ten punkt c leży na tej prostej ac, czyli policzyłam sobie dobrze te współrzędne. No i sprawdzając tutaj na rysunku, no tak, ten punkt c rzeczywiście tutaj jest ta dziesiątka, jeśli byśmy sobie to tak chcieli zrobić. No tak naprawdę wychodzi na to, że gdybyśmy ten rysunek poprowadzili tak bardziej dokładnie, no to rzeczywiście byłoby to w tą stronę. No ale to jest oczywiście tylko intuicyjny rysunek, żeby nam ją wyrobić. Jest to dość sensowne. Mamy współrzędne punktu C, czyli to jest 10, 0. Zapiszmy sobie to na rysunku. Współrzędne punktu S też sobie możemy zapisać. No i co ja teraz tak naprawdę znam? Znam A, S, C, ale mam jeszcze to pole tutaj na samym początku, czyli 82,5. No i skoro ja znam A oraz C, to ja tak naprawdę mogę policzyć sobie tą długość przekątnej AC i skorzystać z tego wzoru na pole E razy F przez 2. No to spróbujmy skorzystać sobie z tego. Czyli tak, policzę sobie długość AC. Żeby policzyć długość AC, no to muszę mieć punkt A i muszę mieć punkt C. Punkt C mamy i to było 10, 0, a punkt A mamy w treści zadania i to jest minus 2, 6. No dobrze, więc skorzystam sobie z tego wzoru. On także jest w tablicach. Na razie nie wykorzystałam nic jakby nie z tablic, oprócz tej wiedzy, że przekątne przecinają się pod kątem prostym. Czyli to może być tak, minus 2 minus 10 do kwadratu, dodać 6 minus 0 do kwadratu. Czyli to moje AC jest równe 144, bo minus 12 do kwadratu, dodać 36, czyli to będzie 180. Czyli to moje AC jest równe, w takim razie pierwiastek ze 180, to jest 9 razy 20, czyli to jest 36 razy 5, czyli to będzie 6 pierwiastków z 5. No dobrze, to mamy AC, to skoro mamy AC, to ja sobie mogę policzyć właśnie to BD, czyli korzystam z tego, że pole to będzie 1 druga razy AC razy BD, w tym naszym przypadku. Czyli 82,5 jest równe 1 druga razy 6 pierwiastek z 5 razy BD. Skoro tak, tutaj mam 1, tutaj mam 3, no i teraz mogę sobie te dwie strony podzielić przez 3 pierwiastek z 5, czyli mam 82,5 dzielone przez 3 pierwiastek z 5, to się równa BD. No to ile to BD będzie wynosić? Dzielę sobie to 82,5 na 3, no i dostaję, że to jest 27,5 przez pierwiastek z 5, no a to jest nic innego jak 5,5 pierwiastek z 5, czyli to jest 11 drugich pierwiastek z 5, tak? I to jest to nasze BD. No dobra, czyli mamy tą drugą współrzędną, tą naszą BD. No i co możemy powiedzieć? No możemy powiedzieć tyle, że BS jest równe SD i to jest równe 1 druga BD, tak? Czyli tak naprawdę mogę sobie policzyć, no ile na przykład wynosi BS. No i BS to jest 11 czwartych pierwiastek z 5, tak? No bo sobie to podzieliłam przez 2. Skoro tak, to mogę sobie skorzystać z tak naprawdę wzoru na długość tego odcinka, no bo mamy punkt S, mamy tak naprawdę tą informację o tym BS i mogę sobie skorzystać, że ten mój S leży na tej prostej właśnie 2x minus 5. Tak, bo widzimy, że ten nasz punkt B i ten punkt D właśnie leżą na tej prostej 2x minus 5, więc mogę sobie z tego skorzystać. Czyli będę miała tak, weźmy sobie punkt B, to jest punkt XB oraz 2xB minus 5, no i liczę sobie tą odległość punktu SB. Punkt S mamy tutaj, to sobie go jeszcze pokażmy. Czyli wiem, że ta moja BS jest równa 11 czwartych pierwiastek z 5, no a to będzie równa tak, pierwiastek z 4 minus xb do kwadratu, dodać 3 minus, no i tutaj będzie 2xb minus 5, czyli 2xb plus 5, no bo zmienia się ten znak, prawda? Tutaj powinno być 2xb minus 5 pod właśnie nawiasem, ale to sobie tutaj, ten nawias mi znika i tu mi się pojawia plus, tak? Bo ten minus mi wpłynął właśnie na ten minus, który był tutaj. No i to jest oczywiście wszystko pod pierwiastkiem. No to ile to będzie wynosić? To sobie to policzmy. No i tak, co ja tutaj mam? 11 czwartych pierwiastek z 5 to jest równe tak 16 minus 8xb, dodać xb do kwadratu, no i tutaj mam tak naprawdę 8 minus 2xb. No to to będzie tak, dodać
64 minus 8 razy 2 razy 2, czyli minus 16 razy 2, czyli 32xb, dodać 4xb kwadrat. To jest pod pierwiastkiem. No i ja teraz sobie mogę obie strony podnieść do kwadratu, no bo na pewno obie strony będą dodatnie. Czyli mam 121 razy 5 dzielone przez 16, to się równa. No i tutaj mam tak, 5xb kwadrat minus 40xb dodać 80. No i na pewno sobie mogę obie strony podzielić przez 5, tak? Czyli będę miała 121 po prostu 16, to się równa xb kwadrat minus 8xb dodać 16. No to teraz sobie mogę odjąć to 121 16, no i co dostaję? Dostaję xb kwadrat minus 8xb, no i teraz mam dodać 16 minus to 121 16. No i 16 to jest nic innego jak 256 16, więc jak sobie odejmuję od 256 to nasze 121, to dostaję 135, oczywiście dodać 16, to ma być równe 0. No i teraz mogę sobie policzyć deltę i co dostaję? Dostaję tak, 64 minus 4 razy 135 16, tak? No i ile to jest równe? To jest 64 minus, no i tutaj mam 1, tutaj mam 4, czyli 135 czwartych. No to mogę sobie to 64 sprowadzić do właśnie ułamka o mianowniku 4, czyli to będzie 256 czwartych minus 135 czwartych. Ile to jest? No i to jest 121 czwartych. No to możemy sobie wziąć pierwiastek z delty, no i to jest 11 drugich po prostu, więc liczymy sobie te nasze xb. No i to nasze xb, niech będzie 1, może być równe 8 minus 11 drugich przez 2, czyli to jest tak, 16 drugich minus 11 drugich, czyli to będzie 5 drugich przez 2, czyli to jest 5 czwartych, no lub mamy... To jest 8 plus 11 drugich przez 2, czyli to by było 16 drugich, dodać 11 drugich, czyli 27 drugich przez 2, czyli 27 czwartych. No i tak naprawdę uzyskaliśmy od razu B i D, no bo zauważmy, że no mamy dwie możliwości. No jedna z tych możliwości to jest właśnie B, a druga D. Oba te punkty leżą właśnie na tej prostej 2x minus 5, więc no tutaj od razu zawsze otrzymujemy te dwa rozwiązania. Czyli możemy sobie wtedy zapisać, że... powiedzmy, ten punkt B to będzie punkt 5 czwartych, no i trzeba policzyć, ile wynosi ta druga współrzędna, no a wiemy, że to leży na prostej 2x minus 5, czyli mamy 2 razy 5 czwartych minus 5, czyli to będzie 5 drugich minus 5, czyli minus 10 drugich, czyli to jest minus 5 drugich. Minus 5 drugich, no i D równa się... I teraz tutaj będzie 27 czwartych, czyli znowu 27 czwartych razy 2 minus 5. Podstawiam sobie do tego 2x minus 5, aby właśnie policzyć. Tutaj było yb, a tutaj yd. Nawet równa się możemy wstawić. No to wtedy tutaj mamy 27 drugich minus 5, czyli minus 10 drugich, to jest 17 drugich. Tak? Oczywiście z naszego rysunku to jest odwrotnie, no ale pamiętajmy, że te współrzędne mogą być oczywiście no, dowolnie. Czyli to jest lub... D równa się 5 czwartych minus 5 drugich, B równa się 27 czwartych 17 drugich, tak? Otrzymaliśmy drugie rozwiązanie. No dobrze, ja wybrałam ten sposób na rozwiązanie tego. Oczywiście tych sposobów mogło być troszkę więcej. Na przykład mogłabym sobie rozwiązać równanie złożone z równania okręgu oraz prostej, tak? Dlaczego? No bo ten punkt S mogłabym sobie uznać, że to jest po prostu środek okręgu o tym naszym promieniu równym połowie tej przekątnej, czyli temu BS, tak? Czyli 11 pierwiastek z 5 przez 4, tak? No i wtedy powiedzmy, że tutaj byłby ten nasz okrąg, możemy sobie go zrobić na przykład na taki kolor. Tak, no i ja bym wiedziała, że to jest mój okrąg o takim równaniu wtedy. X minus 4 do kwadratu dodać Y minus 3 do kwadratu równa się BS kwadrat, tak? Czyli to by było 121 razy 5 przez 16, tak? To sobie już wcześniej liczyliśmy. No i z tej prostej Y równa się 2X minus 5. No i też byśmy dostali dwa rozwiązania, tak? Dostalibyśmy dwa punkty przecięcia, no i wtedy dostalibyśmy punkt B oraz punkt D. Oczywiście w dowolnej tutaj jakby kolejności. Więc w taki sposób też to możemy zrobić. Jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób rozwiązać takie równania, no to odsyłam Was do właśnie tej serii 100 dni do matury. Tam w jednym z filmów właśnie omawialiśmy to. I jak najbardziej to jest nie tylko w wymaganiach z takich części równań, czyli umiejętność rozwiązywania takich równań, ale także
jest to w wymaganiach właśnie z geometrii analitycznej umiejętność znajdowania punktów wspólnych okręgu oraz prostej. No okej, okay. I to by było na tyle. Ten film był naprawdę bardzo długi, tak, zauważmy sobie, ale no bardzo warty uwagi, czyli rąb w układzie współrzędnych możemy sobie jak najbardziej właśnie rozpatrywać tutaj poprzez szukanie właśnie prostych, które są prostopadłe. No i to był jakby case tego dzisiejszego filmu właśnie, tak, jak znajdować sobie proste prostopadłe na przykładzie właśnie rąbu. W związku z czym no bardzo, bardzo fajnie, ale dodatkowo dowiedzieliśmy się jeszcze wielu innych rzeczy dotyczących nie tylko rąbu, ale ogólnie rozwiązywania zadań. Zapraszam Was oczywiście do innych filmów na kanale, w szczególności też do tej serii 100 dni do matury, jeśli jesteś maturzystą czy też maturzystką, to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia wszystkich filmów, no i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!